Przekrój osiowy stożka z trójkątem równoramiennym o podstawie długości 12. Wysokość stożka jest równa 8. Oblicz pole powierzchni bocznej tego stożka. Rysunek do zadania mamy już zrobiony i mamy na nim podpisane długości wszystkich znanych boków, czyli podstawę trójkąta równoramiennego będącego przekrojem osiowym stożka oraz wysokość tego trójkąta, że ma długość 8. Musimy policzyć pole powierzchni bocznej i zrobimy to ze znanego wzoru PRL. R to jest oczywiście promień okręgu leżącego w podstawie stożka, czyli tutaj mamy R i również tutaj mamy R, a L to jest długość tworzącej stożka, czyli ramienia trójkąta równoramiennego będącego przekrojem osiowym stożka, czyli w tym miejscu mamy L i tutaj również mamy L. Musimy zatem policzyć, jaka jest długość promienia oraz tworzącej stożka, żebyśmy mogli obliczyć pole powierzchni bocznej. No więc najpierw policzymy, ile jest równy promień podstawy. Dwa promienie, czyli dwa R-y, mają długość 12, zatem możemy zapisać, że 2R równa się 12 i z tego prostego równania wyliczamy, że R jest równe 6. Teraz obliczymy długość tworzącej stożka, korzystając z stwierdzenia Pitagorasa dla następującego trójkąta prostokątnego. Znamy obie przyprostokątne tego trójkąta, jedna ma długość 8, a druga 6 jednostek, zatem możemy policzyć długość przeciwprostokątnej. Przeciwprostokątna podniesiona do kwadratu równa się sumie kwadratów przyprostokątnych, czyli r kwadrat, czyli 6 do kwadratu, plus wysokość do kwadratu, czyli plus 8 kwadrat, czyli l kwadrat równa się 36 plus 64, czyli l kwadrat równa się 100. W związku z tym tworząca ma długość 10. No i teraz możemy już bez problemu policzyć pole powierzchni bocznej, PB równa się pi razy promień, czyli razy 6, razy tworząca, razy L, czyli razy 10 i to daje po wymnożeniu 6 razy 10, 60 pi.